Witam was cieplutko na moim streamie urodzinowym, gdzie będziemy sobie grać w szachy. Pięknie ci wyglądam? Dziękuję bardzo. Wy też na pewno pięknie wyglądacie, także bardzo, bardzo fajnie. Co ja na to, żeby walnąć dzisiaj turniej dla widza tempem 10+0 z systemem szwajcarskim? Kurde, no w sumie moglibyśmy. Nie wiem czy to... nie wiem czy 10+0 to aż tak dużo. Ja bym już bardziej się spodziewał 5+1 na przykład, bo wtedy czasu wam nie braknie, a też nie będzie tak, że będzie... jak to się nazywa? Blitz. No dobra, to możemy to zrobić w takim razie. Loops. Widzu z Tomka z kółki. Live Tournament. Swiss Tournament. 5+2 sekundy. Czekajcie, to będzie trzeci turniej o puchar. Proszę z kółki. Dobra, udało się. Więc plan jest taki, najpierw sobie zagramy tego turnieja. Wybitny Skurwol ma drugi numer startowy, także nice. Ten. Czy będzie dzisiaj WD? Nie, 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 ale wiecie co, pokażę wam coś. Jak ktoś ma poniżej 18 lat, to musi wyłączyć na chwilę. W zasadzie tyle. Jeszcze nie puste? Nie no, właśnie pełne są, bo ja nie piję alkoholu. Czy robię jakąś bibę? Robiłem już. Dresy pokazać? Patrzcie. Mam ci... Koszulka jest nowa. I dresy takie, zielone. Fajne, nie? Bawimy się. Cebulakos. Cebulakos, ale... Patrzcie, jaki uśmiech. Ale fajny awatar w ogóle. Dobra, D4. Odebrane C5. Dobra, zagramy tu. On powinien zagrać skoczkiem. No i teraz on bije skoczkiem, ja tutaj wyprowadzam. I w zasadzie gramy sobie dalej. On może to wtedy zbić, ja to mogę. Okej. Okay. Oddał pionka, także git. Dobra, pionek więcej, drodzy widzowie. Tak się gra z londoniarzami. Ustawimy sobie takiego smoka, mamy pionka więcej, więc powinno być dobrze. Tu zagramy sobie raszadę. Dobra. Mamy taką pozycję i trzeba pokminić, co tutaj byśmy chcieli zrobić. Zagramy sobie A6 na spokojnie. Okej, okay, zagramy tu, tu. Czy 27 to dużo? A, że lat. No, u niektórych ludzi na tym się licznik kończył, także wiecie jak jest, jest jak jest. Hetman C8 chyba jest git. Czy przyniosłem cukierki dla każdego? Właśnie dla mnie to zawsze było takie dziwne, no bo urodziny mi się... A, skasztaniłem trochę. Nie skupiłem się. Urodziny zawsze mi się kojarzyły z tym, że to ja powinienem dostać prezenty, więc sama idea, żeby przynosić prezenty, przynosić cukierki, na przykład w szkole, była dla mnie taka bardzo dziwna. No bo przecież dlaczego ja mam jeszcze wydawać hajs na cukierki i dawać ludziom, na przykład w szkole, skoro po co? Bez sensu. To ludzie powinni się składać i mi coś kupić. Dobra, i teraz przeciwnik w końcu się pomylił i robimy widełki. Urodzinowe bany. No. Najlepsze było śpiewanie na każdej lekcji 100 lat, żeby minęło. No, to było takie skamowanie nauczycieli. Czy nie mógł hetman D6 zagrać? No ale wtedy ja biję, on bije, ja biję. No chyba mógł w sumie. No ja jestem trochę bez formy dzisiaj. Ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Skamowanie od najmłodszych lat? Nie no, ja tak szczerze, to jakoś byłem taki... Nie jarała mnie idea urodzin nigdy. Czy było pite? Nie no, szachiści nie piją w ogóle przecież, więc ja nie jestem wyjątkiem. Dobra, i tutaj robimy hops, hops i wygrywamy. Dobra, grają tutaj ludzie, będziemy oglądać. Ja, patrzcie, chłopy jest w ogóle z Korei Północnej. Jak myślicie, kto tu wygra? Dobra. No i teraz matowanie. Miejmy nadzieję, nie przejmuj się, Talon Smurf. To tylko 330 osób na tym streamie ogląda, jak próbujesz matować królem i wieżą i gońcem. Także zero presji. Spokojnie sobie graj. Nie bój się, Talon Smurf. Już jesteś coraz bliżej. Oglądamy wszyscy. O,
nie. O nie, przepraszam, przepraszam, Talon Smer. Przepraszam, to przeze mnie. Dobra, kto będzie następną ofiarą? Dobra, patrz. A, dobra, to jest 200 IQ chyba. Dobra, tutaj pata nie będzie. Gickowski wie co 5. Myślę, że tutaj zamatuje w kilka ruchów. Jezus, się będzie pat. Dobra, Macik, easy. Dobra, zobaczymy tutaj. Dwa tysiące stokop ma, ale trafił na Wojciesława. Wojciesław wie co 5. Wstawać? Nie, no nie będę wstawał, bo mi będzie brzuch widać. Wy musicie wstać. Jedziesz autem, nie możesz wstać? Jezu, ja kiedyś miałem takie miałem zajęcia z fopem i kwestia była taka, że mieliśmy zajęcia, no i ja mu mówię, no aj stary, bo tak trochę słabszą gierkę tutaj miałeś. A on mówi, a tak, tak, bo grałem sobie blica, jak jechałem autem i nie mógł się za bardzo skupić. To tak nie róbcie, widzowie, i moich streamów też, jak jesteście w aucie, to raczej nie oglądajcie. Oraz, o! Tutaj w ogóle Pawełek kontra Falik. Chłopy dobrze grają póki co, znaczy nie wiem, co się działo tutaj wcześniej. Pewnie jakiś... Ojej, patrzcie widzowie, nastąpiła kombinacja i zapomniał, że to jest bronione, hop. Ale to mądre. I tu w ogóle czarny myślał, że jest szach i odszedł królem. I koniec... To jest właśnie piękne. Tak samo ja to zaznaczałem podczas szachowego podziemia, że piękne jest to, że tutaj potrafią być takie fikołki czasami na tym niższym poziomie, a koniec końców jest równa wieżu końcówka, nie? O! Patrzcie, ile końcówek jest! No i są... No i są 2 sekundy opóźnienia, także super. Wieżę matuje? Na wieżę dostawił. Dobra, patrzcie, widz... To jest znowu Talon... Aha! O nie, opluł! Opluł! Wie, że to robił, a gra... Staś 3000 gra z Talon Smurfem, który wieżą nie umiał zamatować. I zapatował. Staś 3000, no żeby umiał. Okej. Okay. Chyba nie zamatuje, wiecie co? Myślicie, że zamatuje? Czekajcie, on ma... W bólach, ale chyba się uda. Nie umiał dać tempa, no. Ciekawe, kiedy będzie zasada kolejnych ruchów. O Boże. O Boże, nie róbcie tak, widzicie? A mógł dorobić hitmana. Pycha kroczy, poszedł upadkiem. Ja pierdykam. Nie róbcie tak. Dobra, tutaj zobaczymy, co wymyśli Flukenukę. Szymek dał hajsik 100 zł. Kiedy termin na korepetycję? O, dziękuję bardzo. Serduszko losie, dzięki za hajsik. Termin na korepetycję? Napisz na Discordzie, to się dogadamy, ale chwilowo nie udzielam, znaczy udzielam, ale mniej lekcji niż ostatnio. Dobra, zobaczymy jak tam Wafel. Wafel ma sympatyczny awatar. Wafel widzi dobre taktyki. Ja nie wiem dlaczego on ma taki niski ranking, tak szczerze. E4 też było spoko, w sumie może nawet lepsze. No nie wiem, w każdym razie jak policzymy sobie materiał, to jest tak. Pionek mniej ze strony Nekio. Mało czasu, także tutaj będą dymy zaraz. Dwa pionki?
No, 4, 6. A no, 2 pionki. Okej, nie umiem. Co tu się dzieje? Aha, okej, dobra, wymianka. Okej, dobra, wafel. 25 sekund, także tutaj będą dymy. Jeszcze daję 20 sekund, tym zawodnikom pojawi się pierwszy blunder. Czekajcie, co tu się porobiło? Chwila. Widzicie, teraz jest pionek mniej. Ale dobra, wafel na czas ciśnie, tylko że tutaj jest dodawany czas, drogi waflu. O Boże, zablokowałeś sobie własnego pionka. No nie. Może jakiś pad na paru sekundach, ale no nie spodziewam się. Nie ma czatu na ekranie. Teraz jest. Tutaj jeszcze wafel ma szansę, ale Neki o wie co 5. No nic z tego nie będzie niestety. Any patterns? Kurczę, może ten skoczek w sumie namiesza. Skoczki akurat potrafią mieszać na takim poziomie. Tutaj jakieś widełki można podpierdzielić. Stekli dał hajsik 260 zł, 10 zł za każdy rok życia. Tanio wyszło. Wszystkiego najlepszego. O kurde. Wow. Dziękuję bardzo. Toksem, ile? Yeah. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Nie wiem, co mam nawet powiedzieć. Także wiem, że jest środek turnieju, ale z tego, co policzyłem, to już pieniądze sobie zarobiłem. Także będę się z wami, że... Nie, no żartuję oczywiście. Dzięki wielkie jeszcze raz. Koksami jesteście i nigdy bym się nie spodziewał. Aczkolwiek przypominam, że tak jak widać w moim niku, mam 95 lat. Także resztę możesz śmiało w następnym donajcie dopłacić. Nie no, żartuję oczywiście. Koksem jesteś. Dzięki jeszcze raz. Dobra widzowie, żebyście też mieli naukę, bo jak widać macie z tym troszeczkę problem, więc nauczę was matować królem i wieżą. Więc pierwsze co robicie, to przybliżacie swoją wieżę do króla. Potem zamykacie go w klatce. Można to robić dużo szybciej, ale w sumie to chcę, żebyście się nauczyli. Tutaj zamykamy klatkę, robimy tak i on może iść tylko tutaj i tutaj. I znowu zamykamy klatkę. Podchodzimy królem i on teraz może chodzić tylko tutaj i tutaj, więc zamykamy znowu klatkę, tutaj robimy taką kiwkę i podchodzimy królem i zamykamy klatkę i odchodzimy królem i zamykamy klatkę i teraz może iść tu i tu i mamy klatkę tutaj, tutaj i koniec końców to jest ten moment, w którym większość osób się gubi, bo wy byście chcieli od razu jakoś udusić tutaj oponenta, a jak udusicie? To on ucieka, on się wyplątuje, ale jak zrobicie tak, to nagle się okazuje, że on ma tylko jeden ruch, wasz król odcina i daje cię mata. Proste? Oczywiście, że proste, także cieszę się, że mogliście się nauczyć czegoś.